Gdzie jesteśmy? Na placu zabaw. No to grzejemy laczki. Proszę bardzo. No witamy dzisiaj nietypowo z placu zabaw. Słuchajcie, z takiego parku. Namawiam was wszystkich, zwłaszcza w miastach, abyście odwiedzali takie miejsca z dzieciakami. Ja wiem, to jest wyprawa, ludzie nie mają za dużo czasu. Ja też pakowałem się przez 2 godziny, żeby je zabrać, nakarmić, ubrać w czyste ciuchy, a nie w jakieś wycieruchy i tak dalej, ale no jest to dla nich frajda, potrzebują ruchu. Ja w moim programie Harde Kopyto staram się was zachęcać do takiej aktywności fizycznej, z dziećmi zwłaszcza też, no ale też psychicznie to człowiek odpoczywa i po prostu dla niego to jest dobre, dla nas i dla dzieciaków też. Piękna pogoda, mnóstwo ludzi, niedziela jak nagrywam, akurat południe, więc jest tych ludzi pełno, nawet ktoś tam z jakimiś watami cukrowymi, bo obwarzankami się, słuchajcie, wystawił. No, moi drodzy, w miastach to często dzieciaki tylko telefony w ręku, bo na wsi to jeszcze trochę inaczej, jeszcze jest tam gdzie pobiegać po podwórku, ale jak ktoś mieszka w mieszkaniu na jakimś tam, nie wiem, 4. piętrze na osiedlu, no to już trochę mniej tych atrakcji, więc warto by było, no, wybrać się od czasu do czasu, gdzieś poruszać, troszeczkę słońca załapać, witaminki D, rozruszać się, bo to i dobre dla organizmu, i dla ciała, i dla ducha, że tak powiem, zamiast siedzieć przed tymi telewizorami, komputerami, to teraz wybraliśmy się na hulajnogi. Za chwilę oczywiście idziemy tutaj dalej na wszelkiego rodzaju atrakcje, które się akurat zwolnią w danej chwili, bo dzisiaj to wyjątkowo tutaj dużo ludzi jest. No ale dla starego nawet dobrze pochodzi trochę i rozrusza bebzon. Tu możesz grać tym. Uderz w to. Tak o. No, czas na mały odpoczynek. Co my tu mamy? Co wy chcecie? Jeść coś? To mamy tak, mamy jabłuszka. Mamy musy, każdy jest taki sam. Mamy jeszcze, proszę państwa, coś słodkiego, ale to może później. I ewentualnie takie pomidorki wziąłem małe. Pomidorki! Co wy chcecie? Pomidorki są słodkie. Może to, no dobra, to może najpierw walnijcie po tym musie, co? Wszystkie są takie same, musy, uważaj, bo tam słyszysz jakieś inne pierdoły. Lecimy na kolejne atrakcje, jest słoneczko, witaminka D jest, ruch. Wszystko co potrzeba. No robi się ciepło, fajna pogoda. Weźcie dzieciaki do jakichś parków, rozrywki, do takich właśnie parków, gdzie są jakieś zabawki. Żeby nie siedziały w domu przy komputerach, przy tych telefonach. Żeby się nie nudziły, żeby pobiegały, żeby tej witaminki trochę łyknęły, troszkę może, no nie wiem, zależy gdzie, świeżego powietrza, tak? Niektórzy może i w mieszkaniu przy tym filtrach z rekuperacji mają cieplejsze, znaczy cieplejsze, czystsze powietrze niż w jakimś centrum miasta, ale no potrzebny ten ruch jest, potrzebne jest to, żeby one, te dzieciaki w ogóle po prostu wiedziały, gdzie życie się odbywa, a nie tylko klikały na telefonach. To przykre, wiecie, nawet jak się pójdzie gdzieś do jakiegoś no McDonalda, czy gdzieś się obserwuje, to już pomijam tam, czy zdrowo, czy niezdrowo, tylko po prostu siedzą razem dziewczyny 12-letnie na przykład i każda w web telefonie i nawet nie wiedzą, że ze sobą razem siedzą, a jak tylko coś tam wymieniają, że tak powiem, myśli ze sobą, to pokazując sobie coś na telefonie, to naprawdę te figury i tak dalej, to widać, że może nie są grube dzieciaki dzisiaj, bo są, no, że tak powiem, mody na różne niejedzenia i tak dalej, głodzenia się nawet, ale widać, że te sylwetki dzieciaków takie są, no takie można powiedzieć, są niektóre takie trochę flaki, nie? Bez tego ruchu, trzeba troszeczkę im tego ruchu zapewnić. Są takie miejsca, słuchajcie, jeździliśmy w zeszłym roku, bo w tym to dopiero zaczynamy. W zeszłym roku byliśmy na wszystkich placach zabaw, jakie są tu w naszym mieście, w którym jeszcze mieszkamy, i do kilku innych miast, żeby po prostu miały rozrywkę, a to samochodem, a to pociągiem pojechaliśmy, żeby no po prostu miały radochę, tak? Dziewczyny, a to się wspinają, a to się schylają, bo w jakiejś rurce muszą iść. Chodź, Jaśminka, później pójdziemy na twoje zabawki.
A to gdzieś tam zjeżdżają, a to się wspinają, a to schylają, a to pojeżdżą trochę na hulajnodze, na rowerze, na deskorolce, na czym to tam, kto tam ma i lubi. Troszeczkę, no kurczę, co tu mówić, kiedyś to było normalne, nie? Że nic nie było do roboty w domu, nie było telewizorów, komputerów, telefonów, internetu. Tu człowiek wychodził i korzystał z byle trzepaka, byle jakiegoś tam dwa kamienie położył i piłkę kopał. I to były zajęcia, a dzisiaj niestety tej elektroniki, tego internetu, tego wszystkiego jest trochę za dużo. I co tam, laczek się poluzował? Już naprawiamy. I dzieciaki po prostu siedzą i, że tak powiem, gniją w tych domach. Trzeba to troszeczkę pozmieniać. Tata chyba nie umie ci laczka naprawić jedną ręką. Potrzebuje drugiej? Nie, nie potrzebuje. Udało się, gonisz pantofle. Teraz to widzicie różnego typu zjeżdżalnie, a nie tak jak kiedyś była jedna na osiedlu i się wszyscy cieszyli, jakaś mała. Teraz to duże, małe, okrągłe, jakieś zawiasy, ślimaki, tu jakieś liny do wspinania, takie, siakie, srakie, to już tyle tych rodzajów, że szok. Tam jakieś równoważnie, jakieś koniki, huśtawki, bujawki, no po prostu jest gdzie pobiegać, gdzie polatać, szukajcie takich parków właśnie. Samemu możemy skorzystać z różnych elementów, tam gdzieś jest jakaś siłownia, też dla dorosłych normalnie, także też można sobie pofikać troszeczkę. Zawsze gdzieś w okolicy, podejrzewam, że w promieniu 20 km coś takiego jest i nie trzeba tam być codziennie, wystarczy pojechać dwa razy w roku nawet na coś takiego, a kolejne dwa razy sobie pojechać gdzieś nad jeziorko, na jakiś zalew, na jakieś kajaczki, tu trochę na rowerku pojeździć, troszkę na spacerek pójść, zawsze się znajdzie jakaś atrakcja jedna czy druga, lepsza bądź gorsza. Chodzi o to, żeby dzieciaki z domu wyciągać, żeby z nimi coś robić razem. Później jak będą starsze, to będą sobie same radzić. Ja póki co to muszę mieć lekkiego zeza, żeby je ogarnąć wszystkie naraz i najlepiej jakby mi jeszcze jedno oko wyrosło. No ale co, no cieszę się, że sobie pobiegają. Dla mnie to powinien być dziś dzień pracy, ale czasem trzeba samemu też jakby trochę odpocząć tak fizycznie, a mentalnie się zmęczyć przy nich, a one odwrotnie. Mentalnie odpoczną, a fizycznie się tutaj trochę pomęczą. Wiecie, to się wszystko rozwija, te mięśnie, te ścięgna, te witaminki D potrzebują na tym słońcu i nie możemy tak robić, żeby cały dzień siedziały w cieniu w mieszkaniu, przy komputerze, psuły oczy, psuły kręgosłup i tak dalej. No to jest naprawdę ważne. Kiedyś nie trzeba było o tym mówić, nie? Po prostu ludzie wychodzili sami z siebie na dwór, bo nie było co robić. Dzisiaj niestety w domu jest bardzo dużo do roboty różnych ciekawych rzeczy, które ja też lubię, ale no trzeba patrzeć na to, żeby zwrócić uwagę na to, co ważne, a nie na cokolwiek. O, muszę na ratunek iść. No my, moi drodzy, zbieramy się do domu, już jest ponad 2 godziny, jak tu siedzimy, a to jest pierwszy taki dzień, kiedy tak dłużej po prostu na słońcu jesteśmy. Dzisiaj ponad 20 stopni w cieniu. No nie chcę, żeby się popaliły, nie używamy na razie kremów żadnych, bo ja lubię, tak wiecie, stopniowo też skórę przyzwyczajać do tego słońca, do tej temperatury, a nie cały czas się czymś tam smarować, więc tak, no nie będziemy całego dnia siedzieć. No 2 godzinki, myślę, wystarczająco. Dajcie znać sami w komentarzach, proszę, jakie macie atrakcje z dzieciakami, czy to są jakieś wycieczki rowerowe, czy piesze, czy jakieś parki zabaw. No po prostu dajcie znać sami, bo może ja też sobie coś jeszcze dokoptuję, że tak powiem, do tych zajęć. Mówię, zwiedziliśmy już większość tych parków, takich rozrywki tutaj, no. Generalnie to objechaliśmy już kilka miast, więc też oczywiście robimy inne rzeczy, a to na rowerek, a to na spacerek, a to zaraz pewnie na zalewie się kajaki się pojawią. Także tych zajęć trochę jest, ale... Oj, wszystko dobrze? Było boom jakiegoś chłopczyka. No, także pojawi się coraz więcej tych atrakcji. Zimą też, a to jakieś nartki, a to sanki, a to coś. Cały czas myślę, że warto, żeby dzieciaki coś robiły z nami. Dziewczyny, jak tam? Fajny dzionek? A lubicie w ogóle jeździć na takie różne atrakcje, parki czy coś? Co jeszcze będziemy robić, jak się ciepło zrobi tak całkiem? Na rowerki, na spacerki, na kajaczki, co tylko jest możliwe, tak? Lepiej chyba tutaj się pobawić niż przed telefonem z grami, co? Gry też fajne, ale na wszystko jest czas. Dobra, pożegnajmy się. Do zobaczyska. Pa, pa!